Kochani rodzice, przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Wam za trud, jaki włożyliście w nasze wychowanie. To dzięki Wam jesteśmy dziś tutaj i zaczynamy pisać swoją własną historię i tworzymy nową rodzinę. Mamo, dziękuję za to, że pokazałaś mi, jak rozumieć i wybaczać, za Twoją wyrozumiałość i cenne rady. Dziękuję za pomoc w rozwiązywaniu moich problemów i za to, że mogę na Ciebie liczyć w każdej sytuacji. Dziękuję za Twoją energię, szczerość i radość z życia. Dziękuję za wspólne wypady na zakupy, kawę, rozmowy, wszystkie przepisy podyktowane z pamięci przez telefon. To Ty wprowadziłaś mnie do świata kuchni i zaszczepiłaś we mnie tę pasję. Dziękuję za miłość i czułość, jaką mnie obdarowałaś i nauczyłaś obdarowywać innych. Kochana mamo, dziękuję Ci przede wszystkim za Twój spokój i cierpliwość do mnie i moich pomysłów. Za wspieranie mnie we wszystkim, czego się podejmowałem, w nauce, pracy czy sporcie. Dziękuję Ci za rady i pomoc w trudnych decyzjach, z którymi się zmagałem. Dziękuję za troskę i miłość, za pokazanie mi, jak ważna jest rozmowa w rozwiązywaniu problemów. Za te wszystkie prania po meczach, z których wracałem cały w błocie. Tato, dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi, jak dążyć do celu i się nie poddawać. Dziękuję za Twoją mądrość, cierpliwość i opanowanie. Dziękuję za to, że zawsze stoisz po mojej stronie. Dziękuję za to, że gdy coś się dzieje, pierwszy telefon wykonuję do Ciebie, a Ty pomagasz mi w każdej sytuacji. Dziękuję Ci za wszystkie podwózki, szczególnie za te, kiedy wracałeś przez pół miasta tylko po to, żeby mnie zabrać. Dziękuję za Twoją ojcowską miłość i wsparcie, jakie mi okazujesz. Drogi tato, dziękuję Ci za Twoje wysokie wymagania, które pokazały mi, jak stawać się lepszym. Dziękuję za każde "zrobiłbym to lepiej", które nauczyło mnie wymagać od siebie jak najwięcej. Za nauczenie szacunku do innych ludzi, wytrwałości, dążenie do celu i niezałamywania się po porażkach. Dziękuję Ci za Twój wysiłek, jaki włożyłeś, żeby niczego nam nie brakowało. Za to, że nauczyłeś mnie wartości pieniądza, oszczędzania i systematycznej pracy. Dziękujemy Wam za starsze rodzeństwo, które nauczyło nas współpracy, dbania o siebie nawzajem, pomagania w trudnych chwilach. Za to, że zawsze znosiliście nasze kłótnie, które często kończyły się bójkami. A Wam, kochani goście, dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że tak jak dziś będziecie obecni w naszym życiu. Bawmy się do samego rana.